Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Święto miłości i prawdy Pana Stworzyciela. Dziś, na pamiątkę przyjścia mnie, części Pana Stworzyciela, Jezusa Chrystusa na ziemię, po promieniu czystości spływa na ludzkie duchy promień miłości Pana Stworzyciela. Osobny akt miłości i prawdy Pana Stworzyciela jako możliwość wyzwolenia z ciemności licznych, chcących światła, ludzkich duchów przebywających na ziemi. Data jest szczególna, gdyż promień miłości i prawdy Pana Stworzyciela wchodzi w ziemię poprzez mnie, Jezusa Chrystusa i Panią Immanuel. Na ziemi jesteśmy w nowych ziemskich otoczkach i dalej miłość i prawda płynie w całe stworzenie, dostarczając w potrzebne miejsca wszystkie promieniowania zawarte w świetle, aby potrzebujące istoty, formy, duchy mogły się rozwijać. Wzrost ciśnienia światła na ziemi oznacza wymuszenie zachodzących procesów koniecznego oczyszczenia, wzlotu, upadku i rozkładu w ramach sądu ostatecznego całej ziemi wraz z jej mieszkańcami. Rozwój techniczny cywilizacji w stosunku do rozwoju ludzkiego ducha jest zbyt szybki, a taki jest mało korzystny. To następuje przeciwwaga, ale zarazem wszystko ciemne wychodzi z mroku na światło dzienne i ukazuje się takie, jakie jest, niszcząc się dalej już samo. Osiągnięć cywilizacji technicznych korzystały ciemności. To ten argument pozbawiony obciążających ludzkości działalności jest. Narody w równowadze bez współistnienia były i są. Wśród nich brak sprawiedliwości. Majątek wspólny jest źle dzielony. Tak dłużej to już nie. Siły żywiołów natury wzmocnione. Przez wszystkie włókna przechodzi silny impuls ze światła i wszystko prostuje, rozwiązuje. Końcowymi elementami są ziemscy ludzie i ich dzieła przesączone jadem ciemności. Tłumaczenie i wyjaśnienie na ludzkich duchach przynosi poprawy zbyt mało. Już bez chcenia słuchać są. To zgodnie z prawami Pana Stworzyciela dzieło się dokona. Dla większości rozkład i zanik. Dla innych duchowe wyzwolenie i radość. Bez oszczerzeń. Szybko i precyzyjnie działa światło na całej ziemi. Wszystko dzieje się szybciej. Natychmiast prawo działania zwrotnego się przejawia. A powracające włókna przeszłości nawiązane ze świstem uderzają swoich twórców, choć oni w dziennej świadomości tej pamięci bez przejawiania są. Lecz adres zwrotny wyryty jest na nich w duchach. Sprawiedliwie rozwiązanie powrotne spływają jak błyskawice, zadając ciężkie, ostateczne rany. Każdemu na jego sposób doskonale się przejawiają. Poczujecie swąd i zgrozę. Co będzie po tym? Zobaczycie po oczyszczeniu ziemi z ciemności, które panowały, a to już im się skończyło. Narastająca siła światła dociera coraz dalej i mocno przeciwstawia się wszystkiemu, co jest bez współbrzmienia lub zbyt małego współbrzmienia w prawach Bożych, w jej woli. A za wszystko dziękujcie Panu, który po zniszczeniu ciemności pozostałym ludzkim duchom pozwoli się duchowo wyzwolić. A początkiem jest ziemia, która jest bazą, twierdzą, gdzie kotwiczy światło. Zawsze, gdy nadchodzi dla ciała niebieskiego czas rozkładu, ze stanu dojrzałości, wszystko musi się przejawić i rozłożyć, wrócić do stanu pierwotnego, pełnego znów nowych sił, a duchy ludzkie, które zgodnie z prawem w tym uczestniczą, albo zostaną porwane, wir rozkładu, albo wzlecą ponad sferę, gdzie są poza działaniem tej siły. Również ziemia po oczyszczeniu może uniknąć jeszcze rozkładu. Dziś w tym wszystkim mają udział ludzkie duchy. I choć mało dajecie nadziei na takie rozwiązanie, to takie dziś macie w zasięgu ręki. Lecz każde wahanie i odkładanie na później oddala was od tego, a pewnego dnia osiągnie taki punkt, że dla was już będzie za późno. Ale dziś święto, miłość Pana Stworzyciela na ziemi żywo płynie.
Słowo radośnie rozbrzmiewa. Wszystko otrzymuje dużo siły. Miłość i prawda Pana pełni się przejawia. Dziękujcie, ludzie, radosnym czynem Panu Stworzycielowi za wszystko, co otrzymujecie i korzystajcie z kolejnej możliwości, być może już ostatniej dla wielu. Wykorzystajcie czas zmiany, bo staniecie w chwili, że Wam sekund zabraknie na zawsze.